Około 1100 km pokonali grudziąccy strażacy. Do Grudziądza jechali na rowerach, prosto z Budapesztu. Wszystko po to, by pomóc małej Wiktorii Stefan, która cierpi na ciężką odmianę padaczki lekoopornej. Z Warszawy, z Okęcia mamy samolot o godzinie 8.05, 9.15 jesteśmy w Budapeszcie. Wtedy składamy rowerki, troszeczkę nam to zejdzie, pewnie z godzinka, żeby wszystko poustawiać. No i wsiadamy i wracamy do domu, około 1100 km. Rehabilitacja, koszt jednego turnusu rehabilitacyjnego wynosi około 5000 zł, z tego co wiemy od rodziców Wiktorii, więc mamy takie ciche plany, że jeden to byśmy na pewno chcieli pomóc sfinalizować, super by było, gdyby się udało jeszcze więcej. Był to bardzo ciekawy pomysł. My ratownicy, zarówno strażacy, jak i medyczni, również mamy swoje problemy. Doskonale rozumiemy to, co przeżywa rodzina małej Wiktorii, bo kolega, który współpracuje tutaj, jeździ w pogotowiu ratunkowym, często ma dyżury. I w pełni poparliśmy tą akcję. Wyruszyliśmy z Budapesztu przez Salgotarian, Wernar i do Polski. Jak tam reagowali mieszkańcy, właśnie tych miejsc, które panowie odwiedzali? To znaczy bardzo życzliwie do nas reagowali, chociaż powiem szczerze, że na Węgrzech nawet nie wiedzieliśmy, co do nas mówią. No kiwali, uśmiechali się. Na Słowacji już było zupełnie inaczej, ich język jest bardzo zbliżony do naszego, także już nawet nie było problemów z zakupami. Na Węgrzech była taka sytuacja, chciałem osobiście kupić wodę niegazowaną, niestety. Kupiłem gazowaną, choć nie wiadomo jak się spinałem i próbowałem wytłumaczyć, o co mi tak naprawdę chodzi. Po stronie węgierskiej ciężko było nam się tam porozumieć z nimi, ale po stronie polskiej już wszystko było ok. Byliśmy przeważnie w jednostkach straży pożarnej, tam nas bardzo mile przyjmowali. Po drodze mieliśmy jeszcze jedno spotkanie z jednym takim gospodarzem, też bardzo fajnie. Chciał nas zaprosić, ale nie było czasu na to. Kolega zakupił w Polsce węgierskie rozmówki, myśleliśmy, że się przydadzą. Nie było w ogóle szans, nawet okoliczni mieszkańcy, którzy próbowali nam coś doradzić i wskazać drogę, no ich w ogóle nie mogliśmy zrozumieć. Kontakt z rodziną był bardzo częsty, trochę utrudniał jazdę. Właśnie jak rodzina podczas... Rodzina, na pewno... Bo często był kontakt z strony rodziny, czy bardziej pan się z rodziną miał taką częstszą chęć kontaktu? No raczej od strony rodziny był częstszy kontakt, troszkę utrudniał jazdę, ale daliśmy radę, jesteśmy już na miejscu. Kontaktował się tata, mama, wysyłaliśmy wiadomości ze zdjęciami też. Mama nawet nam wysłała trzy razy o wpływie już jakiejś kwoty po prostu. Tylko ta kwota to nie była na razie z jednostek Straży Pożarnych, tylko z miejscowych ofiarodawców. Często kontaktowali się panowie podczas tej podróży z rodziną? No bo za granicą było to trochę utrudnione ze względu na słaby zasięg w górach, ale już po stronie polskiej jak najbardziej telefonia docierała, trochę drogą internetową jeszcze. Jakieś codzienne raporty wysyłane do znajomych, do rodzin z informacjami, gdzie jesteśmy, ile kilometrów przebyliśmy i jakieś załączone fotografie. Przez 9 dni mieliśmy tak naprawdę pogodę tylko przez 3 dni ładną, słoneczną, a tak cały czas padało. Raz nawet podczas trasy zdecydowaliśmy się na jazdę podczas deszczu, żeby nie tracić następnego dnia. Jechaliśmy dokładnie 69 km w deszcz i pod wiatr przy 12 stopniach Celsjusza. Że warunki atmosferyczne były jakieś tam utrudnienie, bo wszędzie często padało? Były. Nawet po przylocie, jak pojechaliśmy sobie na Dunaj, to widać było wysoki stan rzeki. Po dojeździe z Budapesztu praktycznie pierwszy dzień 5-6 ulew nas dopadło, przez co musieliśmy sobie zmienić nasz plan podróży. Nocowaliśmy pierwszej nocy pod namiotami, około 15 km przed Paszto. Założenie było takie, że dojedziemy do Salgotarian. Nie udało się niestety. Zostawialiśmy w jednostkach ulotki z numerem konta, namawialiśmy. To jest, myślę, kwestia miesiąca może i jakieś pieniążki powinny już zacząć wpływać tutaj na konto Wiktorii. Podczas jazdy, gdy były takie dosyć długie podjazdy, około 8-9 km, no to był czas na rozmyślenia, jakieś wewnętrzne przemyślenia. Powiem szczerze, że dodawało takiegoś wewnętrznego kopa ta jazda i o tym, jeżeli się myślało o tym, że się to pomaga i coś z tego będzie pożytecznego, to naprawdę ciekawie się i przyjemnie jechało. Jak już przekroczyliśmy granicę Polski, to już było dobrze, można było się porozumieć jak najbardziej.
odwiedzaliśmy jednostki Straży Pożarnej, zostaliśmy ugoszczeni. Ja zawsze tak mówię, że Straż w Polsce, taka jedna wielka rodzina, byliśmy zawsze mile przyjęci. Strażacy bardzo pozytywnie przyjmowali nas. Po prostu nigdzie chyba nas tak bardzo fajnie nie przyjęli jak strażacy. Odwiedziliśmy ogólnie 31 jednostek i komend. Strażacy bardzo gorąco nas witali. Tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym kolegom, którzy nas ugościli. Nie było takiego problemu, żeby gdzieś nie chcieli nas przenocować. Mało tego, częstowali nas posiłkami, także bardzo serdecznie jeszcze raz tutaj jesteśmy wdzięczni i chciałbym podziękować. Mamy pewne plany, ale nie chcielibyśmy jeszcze tego zdradzać. Musimy się po prostu tutaj naradzić i wspólnie, bo mamy kilka pomysłów na przyszły rok. Coś tam się w tych głowach rodzi, mamy kilka rozbieżnych pomysłów na spędzenie przyszłorocznej wyprawy. Zobaczymy, jak to się dopracuje. Ciekawych przygód było dosyć sporo. W jednym z pobliskich sklepów na Słowacji, nieopodal Werner, otrzymaliśmy informację od jednego z gospodarzy, że warto wyposażyć się w bochenek chleba na wypadek, jeżeli nasze obozowisko odwiedzi niedźwiedź. Wystarczy podrzucić mu bochenek chleba i da nam święty spokój. Nie wiedzieliśmy, czy traktować to poważnie, czy to jest tylko taki żart. No i dojeżdżając do jednej z wiosek, chcieliśmy skorzystać z usług internetu. No to dostaliśmy tylko jedną taką odpowiedź od pani w barze. Jeżeli kupicie dwa piwa, oczywiście Wi-Fi będzie za darmo i można sobie korzystać do woli. To takie dwie takie rzeczy, które zostały z ciekawych w głowie. Rozumiem, że niedźwiedzia panowie nie spotkali. No na szczęście nie udało się ominąć sprawę z niedźwiedziem, no ale pomimo tego, że podróżowaliśmy na dwóch kółkach, piwa musieliśmy zakupić i zapakować w sakwy i przewieźć do obozowiska. Rozumiem, że jak panowie wpadną na kolejny pomysł, z taką wycieczką nie będzie żadnych problemów. Nie, nie powinno być, byleby to nie kolidowało ze służbą, bo to jest podstawa. Natomiast czy to będzie wycieczka rowerowa, czy jakaś inna forma pomocy, to jest to sprawa jeszcze otwarta i do przemyślenia. Transport na lotnisko uzyskaliśmy dzięki pomocy państwu Kubera, którzy udostępnili pojazd i dowieźli nas bezpiecznie i cało na lotnisko z ogromem bagaży i z trzema rowerami rozkręconymi, zapakowanymi w kartony. No i oczywiście wsparcie lokalnych przedsiębiorstw typu Miller z Białegobolu, Fabryka Świec i Masmal. I odżywki oczywiście, które zostaliśmy wyposażeni przez Stowarzyszenie Sportów Pożarniczych Kopernik. Wyruszyli 5 czerwca. Do domu w glorii bohaterów wrócili 8 dni później. W tym programie to już wszystko. Na kolejnym zapraszamy już tradycyjnie za 2 tygodnie w środę.